Witamy w Sprinterzy.com, jest z nami Ewa Swoboda. Dzisiaj wynik 7,21 sekundy. Spodziewałaś się tego? Nie spodziewałam się tego. Mam dalej ciężkie nogi, także myślałam, że 7,32 chyba było w eliminacjach, nie? Tak jest. Że się na tym zatrzymamy, ale toruńska publiczność, rodzice i moje znajomki z klubu byli tutaj, także trochę mnie to podbudowało. Trenerka dała mi dużo motywacyjnych słów. I także się podjarałam i sobie przebiegłam, no. Przed tobą halowe mistrzostwa Europy. Udało się. Zrobiłam. Udało się. Jak wyglądały twój cykl przygotowań, że tak zapytam? Miałaś takie momenty zawahania jeszcze w tym sezonie, że może się nie udać? Czemu wszyscy o to pytają? No miałam długie wakacje. No po moich pierwszych startach myślałam, że odpuszczę halę, bo było mi troszeczkę wstyd biegać tak, jak biegałam. No ale poprawia się. No chodzi o Brzeszcze, o Düsseldorf. To było naprawdę dla mnie bardzo przykre, bo rok temu tam wygrałam, a w tym roku dałam dupę. Mogę powiedzieć, zrobicie tu cenzurę teraz i tak będzie. No i co, no powoli do przodu. Cieszę się bardzo, nabiegałam 7,21, naprawdę jeszcze to nie jest spełnienie marzeń. Mam nadzieję, że będzie, nie wiem, 7,15 przynajmniej, to wtedy mogę się cieszyć. Nie? Rekord, tak spoglądając w przyszłość, masz wciąż rekord świata juniorek, 7,07. Jak? Nie, w tym sezonie może 7,15, ale na przyszłość? Twoim ulubionym dystansem jest może 60, co? Jak byś to oceniał? Myślę, że 60, bo se fajnie jest krótko i szybko to mija, aż na 100 trzeba jeszcze się trochę postarać, ale nie no, może kiedyś będę biegać 200, ale mam nadzieję, że tego nie dojdzie, bo to za dużo. A co ja miałam powiedzieć? Aha, że tak, bardzo lubię 60. Dobra, świetnie. Dziękujemy, życzymy samych szybkich biegów w przyszłości. Dzięki. Pozdrawiamy Was, Swoboda. Dzięki, cześć.